Siema, mój mili, z tej strony Maraz. Witam was w filmie informacyjnym, którego dawno nie było na kanale. I co się dzieje i dzieć będzie. Omówimy sobie w tym filmie. Słuchajcie, ogłoszenia parafialne. Więc tak, poniedziałek, wtorek, bez zmian. Medieval 2, Total War, z modyfikacji The Elder Scrolls Total War. To się nie zmienia, będzie cały czas. Środowe, luźne granie. Mam nagrane, aktualnie przesłałem, muszę tylko sobie to porozporządzać. O! Czyli będą filmy standardowo z GTA. To się nic nie zmieni. Czwartkowy Jagged Alliance 2. Słuchajcie, tu jest trochę mały problem. Dopóki kiedy ja nie przewalę wszystkich filmów z Grand Theft Auto. Ja nie mam miejsca na dysku, żeby to nagrywać, znaczy nagrać mam, ale nie mam jak to wyrenderować, tak? Tak więc damy sobie króciutki spokój z tej serii. Tak po prostu ja muszę trochę odpocząć, a chcę się usiąść na troszeczkę dłużej do Jagged Alliance, bo nie ma sensu, żebym nagrywał 1-2 odcinki i robił sobie półmiesięczną przerwę. Czy tam nawet 4 nagrał i miesięczną przerwę, bo wtedy ja jestem wybity z rytmu, wolę sobie przejść parę odcinków ciągiem. Czyli no... W przyszłym tygodniu już powinno wrócić wszystko do normy. No i oczywiście Counter-Strike Global Offensive standardowo i nie mogę wyjść z Silvera, tylko tyle wam powiem, bo jak uda się ładne 2 mecze z Goldami zagrać, to wtedy jest lipa i trzeci zawsze przerżne, a właśnie na trzecim się zazwyczaj wychodzi, jeśli macie dużo gwiazd jak MVP. Dobra, to sprawa. Teraz jakie serie dodatkowo ciągnę? Ciągnę aktualnie I'm Going In 2 Cover Stack, czyli kontynuację gry Project I'm Going In, czyli IGI. Ja sobie to nagrywam, chcę się do tego usiąść, tam przeszedłem sobie aktualnie chyba 5 misji, chcę nagrać wszystkie, wywalić wszystko sobie w rezerwę. Mi się ta rezerwa uzbiera na 2 lata. Po prostu ja sobie to tak nagrywam dla przyjemności, żeby nie stracić skilla. Oczywiście filmy są zachowane na dysku zewnętrznym, w razie W, będę to wyrzucał, jeśli będziecie chcieli. No i jak usunę grę, wtedy mam miejsce na Hitmana kontrakty. Dobra, tak to wygląda. Czyli nic na razie takiego dodatkowego nie prowadzę. Wielkiego. Słuchajcie, jedna sprawa jeszcze, co zauważyłem w Counter-Strike'u, dodali graffiti. Kurwa, nie ma operacji, nie ma misji. Jest kuźwa graffiti, które Valve już poszło totalnie na kasę, a to jest po prostu takie, powiem tak, cheaterstwo i też zbawienie dla niektórych graczy, bo idzie fajnie tymi graffiti poszukiwać. Na przykład jest takie miejsce na side B, na mapie DAS 2, za skrzynkami na platformie. Chyba ktoś z was kojarzy, jeśli ktoś gra w CS-a. Tam jeśli się dobrze odpowiednio ustawi graffiti, to team z... Terro ma przejebane, bo zawsze myślę, że tam ktoś stoi i zawsze ładują od cholery amo w tamto miejsce. Jeśli gracie po stronie CT, to jest fajnie, jeśli gracie po stronie Terro, to macie przejebane. To jest taka kwestia. To na tyle, co tak zauważyłem z tej gry. Zauważyłem, że... Teraz uwaga, bo będzie nowa seria, dodatkowo puszczona na kanał. Ona będzie się ukazywać, będzie jak będzie. Będzie to... Mount and Blade Warband na modyfikacji Nowa Ojczyzna. Więc tak. Widziałem, że mod wam się cholernie spodobał. Czyli będzie seria z tego. Bo mnie też przypadł do gustu. Naprawdę mod poprowadzony z jajem. Ja się trochę nawet przednio uśmiałem na tym filmiku, który zobaczyliście ostatni niespodziankowy z pokazywania modów. Jak na razie to było na tyle, wystarczy. Nie będę więcej robił. Czyli moi mili, będzie Mount and Blade Warband. Do was pytanie, tylko jedno. Kim mam grać? Kobietą czy mężczyzną? I właśnie, udzielcie odpowiedzi w komentarzu. Mam nadzieję, że... No, myślę, że do końca jutrzejszego dnia wszystko się wyjaśni i zacznę sobie, nagram wam pierwszy odcinek i może będziecie mieć na poniedziałek pierwszą serię. Znaczy, pierwszy odcinek nowej serii. To tak by wyglądało. Słuchajcie, co ogólnie się u mnie dzieje? Jeszcze bym zapomniał, słuchajcie. Ja muszę lub kurca przeprosić, na razie no telefon rozpieprzony, nie mam jak do niego zadzwonić. Muszę jakoś załatwić przesunięcie troszeczkę tej serii z wami i z lub kurcem.
z Medievala dodatku Crusaders, bo ja nie mam kompletnie czasu, żeby to nagrać. Jak nagram, to po prostu jeden odcinek, no i wtedy jest długa, długa przerwa, zanim Lubkurt zruszy, a potem jak Lubkurt zruszy, to ja potem mam też przerwę i to tak wychodzi. Teraz no, ograniczeniem jest czas. Czas, mój czas, bo cholera jasna, ja mam teraz... Tak, byłem na chorobowym, mogłem to nagrać, ale nagrywałem sobie luźne granie, Grand Theft Auto. I potem to wyrenderowałem i tak potem się to skończyło miejsce na dysku i teraz tak. Chorobowy mi się kończy dzisiaj. I mam teraz masę zaległości w domu i na pewno będę miał w pracy od cholery zaległości, także no, będziecie musieli jakoś przeżyć ten brak Medievala. Aha, jeszcze a propos całodniowej serii z WoTa, ten World of Tanks, co się zrzuciłem na te 48 odcinków z Light Tractora, mam nagrane bodajże 12 odcinków, 48, gdzie to jest kurde makabra, zaraz wam dokładnie powiem, czyli no to na pewno co wam udostępnić na jeden strzał, zobaczycie jak będzie wyglądała oglądalność tego, to jest dla mnie w sumie doświadczenie, jak się taka seria przyjmie, czy to jest sens nagrywać 48 odcinków, no i tak dalej, i tak dalej, takie informacyjne dla mnie, czyli tak, w YouTubie załaduj się. Wiem, że chodzi homik i się to wysyła. To więc tak, to jest taka kwestia. Coś ogólnie jeszcze? Nie, słuchajcie, chyba będę się starał serię wszystkie moje gry na Steamie wykończyć, żeby po prostu już do nich nie wracać. Na pewno chciał nagrać dla was Metro, żeby ta seria już ruszyła. Skończymy sobie właśnie tego Grand Theft Auto, czwórkę chciałbym skończyć, ale ja chcę kanał głównie przestawić na strategię. Takie serie, które będą no, raczej odskocznią, załaduję się, będą odskocznią, to będą raczej takie już no, typowo jednodniówki i co jakiś czas, tak by to wyglądało. I bardzo cieszy mnie to, że filmy niespodziankowe bardzo wam przypadły do gustu, 4 aktualnie. Teraz tak, już wam mówię ile mam z tego WoTa nagrane, żeby nie było. Tak, dokładnie 12 odcinków, czyli no... 48 to jeszcze trochę zostało, to jest dopiero 1/4 nagrana. Czyli czeka mi jeszcze... od cholery pracy! A wieczorami, kurde, pierwszotierowych meczyków trzech pod rząd nie idzie nagrać. No po prostu nie da rady i koniec abdupa. Ostram się, abym to nagrał. I to dlatego muszę nagrywać po pracy i to najlepiej tak, żebym miał spokój, bo sami widzicie na przykład pod ostatnim filmem niespodzianką właśnie z tego moda Nowa Ojczyzna, widzieliście jak jest materiał cięty, pach, 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 pach i tylko praktycznie jest mój rage, że nie dają mi nagrywać i tnę materiał albo co 10-15 minut, albo co minutę, albo dwie. No i tak to wygląda. Dobra, tak więc moi mieli pisać w komentarzach, co byście chcieli. Dać mi informacje na temat Monenblade'a Warbanda. Nowa ojczyzna, jakim mam grać, kobietą czy mężczyzną. No i cóż, to chyba na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Nara.